Witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku. Ten ostatni odcinek, nic nie będziemy tutaj robić. Otóż posiedziałem troszeczkę, sobie wyłączyłem grę i tak doszedłem do wniosku po rozmowie z moim kolegą, że zakończę w tym momencie tą serię, ten sezon w sumie, bo ja do tej gry na pewno wrócę, o to nie musicie się martwić, ale zauważcie, że ja nie potrzebuję, znaczy może tak, wy nie zauważycie, ale ja czuję się już wystarczająco tutaj spełniony w tej gierce. Zrobiłem wystarczająco dużo jak na tą wersję bez DLC gierki i praktycznie nie mam pomysłów na to, co by dalej robić. De facto mogę tam zrobić te teleportacyjne diody, dzięki czemu będę mógł się teleportować, jakieś dodatkowe murki, na przykład z siana albo drewna, ale to są już takie elementy na siłę dodawane. Ja nie czuję po prostu już teraz żadnej potrzeby. Ja, według mnie, ja szczerze pomyślałem, ja ukończyłem tą grę. Pokazałem wam metodę na uzyskiwanie non-stop Dragon Fruitów. Pokazałem wam metodę na przetrwanie tutaj ataków psów za pomocą tej ścieżki śmierci i rozpaczy. Pokazałem wam, jak zdobyć tulę cytowego strażnika. Przetrwałem World One. Przetrwałem 140 dni. Pokazałem wam różnorodne mody, które są bardzo ciekawe i na pewno wam się przydadzą w trakcie rozgrywki. Byłem w podziemiach, podziemie już splądrowałem całkowicie. Ustawiłem się, pokazałem jak tutaj przetrwać, jakie są zimę, jakie są metody na uzyskanie bardzo dużej ilości jedzenia niepsującego się. Porozstawiałem tutaj różnego rodzaju farmy, mniejsze, wyższe i inne takie. Pokazałem króla świn, ewentualnie co mi zostaje, to zakończyć tą serię. Ja nie będę usuwać tego świata, ja ten świat sobie zostawię. Mam tutaj wszystkie przedmioty potrzebne do zrobienia sobie kolejnego świata. I wolę zostawić sobie ten świat teraz, nie iść już do kolejnego i zaczynać nowego sezonu za jakiś tam dalszy czas, ponieważ może przypadnie mi do gustu, żeby akurat teraz sobie coś porobić, czy coś w tym stylu, że może mi przyjdzie jeszcze pomysł na to, chociaż w to wątpię, dlatego zostawię sobie ten świat. Ale tak czy siak, bardzo mi było miło, że dotrwały pewne osoby właśnie do tego 40 któregoś odcinka z Don't Starve. Że posiedziały ze mną, popatrzyły na moją rozgrywkę, w której naprawdę konkretnie starałem się to wszystko przechodzić, na pewno lepiej niż pan ala cześć tu znowu hajsownik. Nie no, szczerze mówię naprawdę o tej osobie, bo ostatnio oglądałem u niego niektóre nagrania i to było aż smutne. Mam nadzieję, że wam się naprawdę podobała ta rozgrywka. Ja tutaj, według mnie, ja już sobie wyznaczałem granice. Teraz już naprawdę zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić w tej grze. Dlatego nie zostaje mi nic innego, niż tylko powiedzieć wam, że było mi bardzo miło zakończyć ten sezon i może zobaczymy się za jakiś czas w przyszłości w kolejnych nowych sezonach Don't Starve. Możliwe, że to będzie nawet DLC. Liczyłem na to naprawdę, że będę tu miał 300-400 dzień, ale nie sądziłem się, że tak bardzo łatwo już dojdę do momentu, w którym niepotrzebne są kolejne odcinki, bo zrobiłem praktycznie wszystko i kolejne odcinki to już by była tylko monotonia, nic bym praktycznie nie robił. Tak więc, jelenio, cyklop, ty szmato. Idziemy się napieprzać. Pod koniec. Kurde, blaszka. Chodźcie, idziemy się walić z... walić się z jeleniocyklopem. Atakować jeleniocyklopa. Będzie super, zobaczycie. O tak, kolejny jeleniocyklop się zespawnował. Szybko do tamtych mędy. Ale będzie kasa. Yeah! Końcowa seria, pożegnanie i tu jeleniocyklop. To mi się podoba. Tak on właśnie ryczy, kiedy się zbliża. Yeah. Zaraz się pojawi. Let's cast a spell! Kilka nawet dajmy. Żeby tam było ciepło w czasie walki. No, chodź tu śmieciu. Zaraz będzie dzida pysk. A? Dajesz! Co, odsłaniać rzeczy, teraz uciekasz?
Tu jest! Zbliża się? Jak będzie bliżej jajka, to znaczy, że się zbliża. Gdzie on spierdziela? Na świnie się rzucił. Dobra. I tak mu wpierdzielę. Król zimy, co? Takiego frajera jeszcze w życiu nie widziałem. Gdzie twoja reflingitera? Chodź tu! I co teraz? Frajerze? Myślisz, że mnie to bolało? Chestera na pewno tak, ale nie mnie. No i co to miało być? Bijesz jak pizda. Ale mi poczytalność spada nieźle przy nim. Ja nie mogę, ale widzieliście jak to zasuwa? Yeah! Baby. Dobra, to jest idealny moment, żeby zakończyć tą serię, tak więc cieszę się, że ze mną byliście. Do zobaczenia, na razie, pa, w kolejnych seriach, albo może w tej za jakiś niedługi przyszły czas, bo na pewno do niej wrócę. Gierka jest naprawdę przednia, ale już w tym momencie nie mam za bardzo powodów, żeby dalej w nią grać. Tak więc do zobaczenia, miło mi było. Travis jestem, łyczek piwa, który mi przerwał oczywiście ten jeleniocyklop. Dobre. Spragi czeskie. Dobra, do zobaczenia, na razie.